Polscy żołnierze, 64 to osoby cywilne, m.in. więzieni przez separatystów, dziennikarze i działacze społeczni. Zakończenie wymiany więźniów potwierdziło też biuro prezydenta Ukrainy. Uwolnieni mają przylecieć na kijowskie lotnisko Boryspol. Z terytorium kontrolowanego przez Ukrainę przekazano boliwkarzom 127 osób. Wśród nich znajdują się m.in. separatyści skazani za walki z ukraińską armią, ale też winni zamachów terrorystycznych i 5 byłych milicjantów z oddziałów Berkut, którzy oskarżeni byli o strzelanie do demonstrantów podczas rewolucji na Majdanie. 14 osób odmówiło udziału w wymianie i wyjazdu do tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Zwolennicy białoruskiej opozycji po raz 5 w tym miesiącu protestowali przeciwko integracji z Rosją. W Mińsku najpierw odbyła się demonstracja, a następnie ludzie, trzymając się za ręce, utworzyli żywy łańcuch zwolenników niezależności kraju. Demonstranci zebrali się na Placu Październikowym w centrum Mińska, następnie skandując hasło Białoruś! Niech żyje Białoruś! Białoruś! Opozycyjny lider Wiaczesław Siłczyk, zwracając się do wybranych, zwrócił uwagę, że Białorusini nie wiedzą, co zawierają dokumenty dotyczące pogłębionej integracji, które omawiali przedstawiciele białoruskich i rosyjskich władz. My wyszliśmy na wiec po raz kolejny tylko po to, aby wypowiedzieć się przeciwko handlowaniu naszą ojczyzną i naruszaniu konstytucji i aby nie było żadnych sojuszy z imperialną Rosją. Demonstranci domagali się również wypuszczenia na wolność opozycjonistów skazanych na kary aresztu za udział w poprzednich akcjach protestu. Na zakończenie demonstranci, trzymając historyczne biało-czerwono-białe flagi, utworzyli w centrum stolicy milczący żywy łańcuch obrońców niezależności Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Rosyjska flota bierze udział we wspólnych manewrach morskich z okrętami Chin i Iranu. Ćwiczenia odbywają się w Zatoce Omańskiej i na Oceanie Indyjskim. Zdaniem niezależnych ekspertów w ten sposób Moskwa chce pokazać, że jest strategicznym sojusznikiem Pekinu. Jednocześnie eksperci zauważają, że Chiny w swojej doktrynie wojskowej nie uwzględniają strategicznego sojuszu z Rosją. Radio Echo Moskwy podało, że manewry morskie trzech państw potrwają do poniedziałku. Rosyjscy, chińscy i irańscy marynarze będą ćwiczyć elementy wspólnej, skoordynowanej żeglugi w warunkach bojowych oraz odbicie statku zajętego przez piratów. Szef sztabu armii Iranu zapowiedział, że jego jednostki będą strzelać do każdego okrętu lub samolotu, który będzie szpiegował trwające w Zatoce Omańskiej manewry. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rodzina jest cennym skarbem. Trzeba zawsze ją wspierać i chronić, powiedział papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w niedzielę Świętej Rodziny w Watykanie. Franciszek modlił się za wszystkie rodziny świata, zwłaszcza dotknięte cierpieniem i trudnościami. Następnie odmówił modlitwę za ofiary wczorajszego zamachu w Somalii. Papież przypomniał, że dziś w kościele obchodzona jest Niedziela Świętej Rodziny. Powiedział, że może ona stanowić wzór dla współczesnych rodzin. Podkreślił, że Maryja, Józef i Jezus wypełniali rolę Boga i byli ze sobą bardzo blisko związani. Dodał, że dziś często przy stole młodzi ludzie zamiast rozmawiać z rodziną zajmują się swoim telefonem komórkowym. Papież nawiązał do ucieczki świętej rodziny do Egiptu. Święta rodzina jest symbolem wszystkich, którzy zmuszeni zostali do porzucenia swojej ziemi z powodu prześladowań, przemocy i wojny. Po modlitwie Anioł Pański papież zwrócił się z prośbą o modlitwy za ofiary wczorajszego zamachu bombowego w Mogadiszu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. We wczorajszej eksplozji samochodu pułapki w stolicy Somalii Mogadiszu zginęło co najmniej 90 osób. Był to najbardziej krwawy zamach w Somalii w ostatnich 2 latach. Do tej pory nikt nie przyznał się do dokonania ataku. Na razie brak postępów w sprawie nowego budżetu Unii Europejskiej. Nadchodzący rok będzie kluczowy dla negocjacji. Chodzi o poziom wydatków na lata 2021-2027. Dla Polski ważna będzie obrona funduszy na politykę spójności i na rolnictwo. Negocjacje są w impasie z powodu zbyt dużych różnic między krajami członkowskimi. O znalezienie porozumienia został poproszony na niedawnym szczycie nowy szef Rady Europejskiej, Charles Michel. W najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy musieli przedyskutować wiele trudnych i delikatnych kwestii, na przykład równowagę między tradycyjnymi politykami i nowymi politykami. Te nowe polityki to migracja i klimat. Te tradycyjne, których Polska zamierza bronić przed cięciami funduszy, to spójność i rolnictwo.
Tak mówił na niedawnym szczycie premier Mateusz Morawiecki. Podstawowe cele, czyli polityki traktatowe. Tych polityk musimy się trzymać i chcemy, żeby ten budżet był sprawiedliwy. Porozumienie w sprawie budżetu powinno być osiągnięte w przyszłym roku, by od stycznia 2021 roku zaczął obowiązywać już nowy budżet i by wypłata unijnych funduszy nie była zbytnio opóźniona. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Decyzja o wysłaniu do Polski dodatkowych amerykańskich żołnierzy była jednym z najważniejszych wydarzeń kończącego się roku. Dokumenty w tej sprawie podpisali 12 czerwca w Białym Domu prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych. Umowę o współpracy wojskowej przywódcy obu krajów podpisali w trakcie drugiego w ciągu kilku miesięcy spotkania w Białym Domu. Dokument przewiduje, że w Polsce powstanie nowoczesna infrastruktura na potrzeby amerykańskich żołnierzy. Za wszystko zapłaci Polska. Polska zapewni zakwaterowanie i infrastrukturę dla około 1000 amerykańskich żołnierzy. Polski rząd stworzy te projekty. Nie zapłacą za nie Stany Zjednoczone, lecz Polska. Mówił w Białym Domu Donald Trump. Porozumienie przewiduje też nowe amerykańskie dowództwo na poziomie dywizji w Polsce. Współpracę mają także zacieśnić jednostki specjalne obu krajów. Kilka dni później prezydent Andrzej Duda mówił mi, że nowe oddziały USA wpisują się w strategię całego NATO dla Europy Środkowo-Wschodniej. Robiliśmy to w pełnej koordynacji i współpracy z kwaterą główną Sojuszu Północnoatlantyckiego i wydaje mi się, że to jest rzeczywiście takie bardzo wspólnotowe działanie. Nad szczegółami umowy pracują wojskowi eksperci z obu krajów. Wiadomo już, że część żołnierzy USA będzie stacjonowała w Poznaniu. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Obecnie nad Wisłą jest około 4,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. 15 tysięcy osób z 60 krajów uczestniczy we Wrocławiu w 42. Europejskim Spotkaniu Młodych, organizowanym przez wspólnotę braci z TZ. Młodzież modli się, bierze udział w spotkaniach tematycznych i zwiedza miasto. Temat przewodni tegorocznego spotkania to zawsze w drodze, nigdy nie wykorzenieni. Najważniejsze dla uczestników spotkania jest poczucie wspólnoty. Jest to miejsce spotkania, miejsce relacji, miejsce poznania ludzi ciekawych. I mimo, że jesteśmy z różnych grup chrześcijańskich, to jednak w Jezusie stanowimy jedność. Here we can meet many new people. Poznajemy tutaj nowych ludzi, nowe kultury. To ważne i potrzebne doświadczenie. Have this experience. Z uczestnikami spotkał się dziś m.in. arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. To jest jedno z ważniejszych miejsc dzisiaj na mapie Kościoła, bo tam jest czysta Ewangelia, czyli skupienie na Słowie Bożym i na Eucharystii, w akceptacji wzajemnej wszystkich, w milczeniu, na modlitwie, w słuchaniu siebie nawzajem. To, co istotne w Kościele, w Ewangelii, jest w tezie. Europejskie spotkanie młodych potrwa do 1 stycznia. Z Wrocławia Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Polskie linie lotnicze LOT zapowiadają nowe połączenie do Stanów Zjednoczonych. Prezes linii Rafał Milczarski powiedział, że w czerwcu zostanie uruchomiona zupełnie nowa trasa z Warszawy do jednego z miast w Stanach Zjednoczonych. Oficjalne ogłoszenie połączenia nastąpi jutro po południu. Otworzymy jeszcze w czerwcu 2020 jeszcze jedno połączenie long-haulowe do Stanów Zjednoczonych. Z Krakowa do JFK otwieramy również nowy rejs od maja 2020 roku. Z Krakowa do Chicago zwiększamy częstotliwości do 5 tygodniowo od sezonu letniego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że LOT może uruchomić połączenie do Bostonu lub do Waszyngtonu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Dziesiątki zabitych i setki pijanych kierowców policja podsumowała ostatnie 5 dni na polskich drogach. Od Wigilii do wczoraj odnotowano 285 wypadków, w których zginęły 34 osoby, a 347 odniosło rany. Ogromnym problemem są nadal nietrzeźwi kierowcy, mówi komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Wciąż wielu kierowców decyduje się wsiąść za kierownicę, pomimo tego, że spożywali wcześniej alkohol. W tym czasie było to prawie 800 takich osób. Tylko za minioną dobę było takich kierowców 141. Komisarz Dawid Marciniak zaapelował do osób, które planują jazdę, a spożywały alkohol, aby sprawdziły alkomatem swoją trzeźwość.
Zapraszamy tak, żebyście Państwo przed wyruszeniem w podróż przespacerowali się do najbliższej jednostki policji. Tam oficer dyżurny policji udostępni Państwu urządzenie do badania trzeźwości, tak żebyście Państwo mogli się sprawdzić, czy ten alkohol, który w ostatnich dniach spożywaliście, został już przetrawiony, czy już nie macie go Państwo w organizmie i możecie spokojnie wyruszyć w podróż. Policyjna akcja Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie potrwa do godziny 22. Około 5 tysięcy funkcjonariuszy drogówki kontroluje m.in. prędkość, trzeźwość kierowców i bezpieczeństwo przewożenia dzieci. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Kolejne ofiary mrozu minionej doby z powodu wychłodzenia organizmu zmarły dwie osoby, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To 12 i 13 ofiara śmiertelna mrozu od początku listopada. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nawet temperatura w okolicach zera może być niebezpieczna. Niestety dwie kolejne osoby zmarły wczoraj z powodu wychłodzenia organizmu. Przy takich temperaturach, jakie mamy teraz, to już jest niebezpieczne. Pamiętajmy o tym, że zagrożenie mogą stanowić nawet temperatury takie w okolicach zera. To nie musi być minus 20. Bądźmy czujni, zwracajmy uwagę na osoby wokół nas, zaapelowała Anna Adamkiewicz. Jeżeli widzimy jakąś osobę, która może potrzebować pomocy, no na przykład widzimy osobę nieprzytomną na ulicy, albo jeżeli wiemy jakiejś osobie, która jest starsza, chora, może potrzebować pomocy, to dzwonimy pod numer alarmowy 112. Służby na pewno pomogą, nie zostawią takiego telefonu bez odzewu. To nic nie kosztuje, ten numer alarmowy jest bezpłatny, a możemy komuś bardzo pomóc, no nawet uratować czyjeś życie. To będzie bardzo mroźna noc na Podhalu. Temperatura spadnie do minus 13 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu będzie minus 8, w centrum minus 2 stopnie, na plusie tylko nad morzem, tam termometry pokażą 2 stopnie. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. A przy naszym telefonie profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, ekspert do spraw międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Jest oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie słów prezydenta Rosji. Chodzi m.in. o oskarżanie Polski o współpracę z Niemcami przed wybuchem II wojny światowej. Premier Mateusz Morawiecki w specjalnym oświadczeniu napisał: prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski, zawsze robił to w pełni świadomie. Nie ma zgody na zamianę katów z ofiarami, sprawców okrutnych zbrodni z niewinną ludnością i napadniętymi państwami. W imię pamięci o ofiarach i w imię wspólnej przyszłości musimy dbać o prawdę. Premier stwierdził, że w ostatnich tygodniach Rosja poniosła kilka istotnych porażek, a słowa prezydenta Putina to próba ukrycia tych problemów. Jak pan odbiera oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego? Myślę, że jest bardzo celne i dobrze sformułowane, dzieląc wykład, jakiego premier udzielił, na dwie części. Jedną historyczną, która odnosi się do oczywistych kłamstw głoszonych przez propagandę rosyjską, a drugą objaśniającą współczesną nam rzeczywistość, motywy tej akcji rosyjskiej. Myślę, że one mają w istotnym wymiarze cel wewnątrzrosyjski, bo no, trzeba dużej dozy naiwności, żeby założyć, że ktoś na świecie uwierzy w te kłamstwa. Zresztą reakcje są jak najbardziej naturalne, negatywnie na te oświadczenia rosyjskie zareagowały najrozmaitsze ośrodki polityczne, od prezydenta Czech, dotąd niesłynącego raczej z twardego stanowiska wobec Rosji, po właśnie prezydenta Polski. Ja sądzę, że możemy bez ryzyka pomyłki założyć, że takie same stanowisko jak Polska, a może nawet jeszcze ostrzejsze, zajmą państwa bałtyckie, czy Rumunia, czy generalnie narody doświadczone imperializmem moskiewskim w jakimkolwiek bądź wydaniu, czy to carskim, czy sowieckim, czy współczesnym rosyjskim. Tu myślę o Gruzji i Ukrainie, ostatnich ofiarach tego imperializmu. Więc oczywiście takie oświadczenie było niezbędne. Wskazanie na stałość, czy systemową naturę zbrodni sowieckich, które dotyczyły najrozmaitszych narodów naszej części świata, czy wszystkich sąsiadów Związku Sowieckiego, czy wcześniej Rosji, i na manipulacyjno-propagandowy charakter tych enuncjacji, które są ostatnio powtarzane przez... A dlaczego prezydent Rosji zaatakował właśnie Polskę? Dlaczego Putin uderzył w kwestie historyczne? Myślę, że tutaj mogą być dwie przyczyny, zresztą żadna z nich nie wyklucza drugiej.
Z jednej strony mamy aktywność polską na arenie polityki historycznej. Ostatnio mieliśmy sukces w postaci przyjęcia uchwały Parlamentu Europejskiego na temat odpowiedzialności za II wojnę światową z podkreśleniem roli i III Rzeszy i Związku Sowieckiego, ale także i moim zdaniem bardzo ważne ostatnio wydarzenie, jakim był pogrzeb ofiar terroru Murawiowa na w czasie powstania styczniowego, który to historia jakkolwiek odległa, to jednak miała teraz bardzo duży oddźwięk moralny na Białorusi, a jak wiemy, Białoruś jest tym obszarem, który ostatnio jest intensywnie przez Rosję naciskany. I to przypomnienie historii narodowej, historii faktycznej eksterminacji pierwszego pokolenia inteligencji białoruskiej, właśnie tej, która poszła do polskiego powstania. I szczególnie to, jak szeroko to się odbiło na Białorusi, jak bardzo Białoruś jest ważna dla Rosji. Myślę, że to mogło być tym elementem, który dodatkowo inspirował Rosję do wszczęcia polityki czy agresji na obszarze polityki historycznej. I sądzę, że do tego dołącza się także, bo takie przecież elementy brzmiały w owych rosyjskich atakach propagandowych, rosyjska nadzieja na to, że zdołają się wpisać w narrację na temat współodpowiedzialności Polski za Holokaust i ten element antysemityzmu podkreślany przez rosyjskiego prezydenta, czy później tych, którzy powtarzali echa jego enuncjacje w Rosji. To myślę, że jest jeden z tych elementów praktycznej, że się tak wyrażę, polityki historycznej współczesnej Rosji, przy pomocy którego to narzędzia Kreml ma nadzieję coś ugrać. Sądzę jednak, właśnie, że skala... Co chciałby Kreml ugrać? No przede wszystkim myślę, że zdezawuowanie Polski i Europy Środkowej, szczególnie na tle podkreślania tego wątku żydowskiego, jest obliczone na osłabienie sojuszu polsko-amerykańskiego, a przypomnę, że ten sojusz ulega ostatnio bardzo silnemu wzmocnieniu i to wyraźnemu, materialnemu, wojskowemu przez rozmieszczenie nowych jednostek. Oczekujemy wiosną nadchodzącego roku największych od zimnej wojny manewrów natowskich Defender 2020. To będzie ponad 20 tysięcy żołnierzy przerzucanych na zasadzie treningu szybkiego przerzutu wojsk z sztabem logistycznym w Ulm w Niemczech. Potężne jednostki amerykańskie i innych państw NATO będą przerzucane do Polski i państw bałtyckich. I uderzenie propagandowe, bo inne jest Rosji niedostępne. Jedyne, co może zrobić, to usiłować popsuć stosunki polsko-amerykańskie na bazie historycznej, a tutaj jedynym wrażliwym obszarem wydaje się właśnie obszar związany z Holokaustem, ponieważ to się wpisuje w narrację niektórych, jak wiemy, z ostatniego roku środowisk żydowskich. No to pewnie Putin usiłuje pociągnąć ten... Właśnie, czy te kwestie historyczne to jest taki czuły punkt dla tego, te kwestie historyczne zostały poruszone przez prezydenta Rosji? Ja myślę, że jest to z jego punktu widzenia użyteczne na potrzeby wewnętrzne. Utrwala ten rosyjski, legendarny obraz Związku Sowieckiego, a w nim Rosji jako wielkiego zwycięzcy i pogromcy faszyzmu. Odrzuca zatem prawdę o pierwszych latach II wojny światowej 39-41, kiedy Związek Sowiecki był sojusznikiem Hitlera i to przecież nie tylko przeciw Polsce, ale dokonywał agresji na Finlandię, państwa bałtyckie, Rumunię, a kampania francuska i bitwa o Wielką Brytanię była przez Luftwaffe przelatana na paliwie dostarczanym przez Związek Sowiecki, więc to trzeba przykryć, tak trzeba usunąć zupełnie ze świadomości i tym samym pokazać, że Związek Sowiecki działał niejako w obronie własnej, powtarzając tą stalinowską narrację o przymierzu Piłsudski-Hitler, czy o mocarstwach zachodnich, które usiłowały skierować agresję niemiecką na wschód, czyli na Związek Sowiecki. Pewnie dlatego wypowiedziały Niemcom wojnę do ataku na Polskę. To się, jak widać, nie klei w żaden sposób, ale tak to jest utrwalone w pamięci Rosjan i do tego Putin wraca. No i plus ten istotny moim zdaniem cel zewnętrzny zaatakowania Polski w sytuacji, w której
rola, szczególnie w zakresie struktury wojskowego bezpieczeństwa, wojskowych struktur zachodu Polski. Rola rośnie u boku Stanów Zjednoczonych, także jako integratora Europy Środkowej. Zarówno skala współpracy, proszę zwrócić uwagę na bardzo dobre stosunki polsko-litewskie, które oczywiście też się na Kremlu nie mogą podobać, na ocieplające się relacje polsko-ukraińskie po wyborach ukraińskich latem mijającego roku. Współpracę wojskową. Polska jest trzecim dostarczycielem pomocy wojskowej dla tego kraju walczącego z agresją rosyjską. Organizowała debaty w ONZ przecież na ten temat. Także wypieranie rosyjskiego gazu z Europy Środkowej przez polskie projekty, czy infrastrukturalne jak terminal w Świnoujściu, czy infrastrukturalno-polityczne jak Trójmorze, gdzie ten gaz może być dystrybuowany w całym regionie, a przecież mieliśmy 31 sierpnia deklarację polsko-amerykańsko-ukraińską właśnie o tranzycie amerykańskiego gazu przez Polskę na Ukrainę, a to znaczy wypieranie gazu rosyjskiego z całego regionu. Rosja w tej sytuacji ponosi kolejne klęski. Nie udało jej się, jak pan premier napisał, ani format normandzki, ani operacja przeciw Białorusi. Wykluczono jej sportowców i tak dalej. Cały szereg porażek i to trzeba część przykryć. Panie profesorze, i pojawia się pytanie, co dalej? Przed tygodniem MSZ wydaje oświadczenie, że z niepokojem i niedowierzaniem odnotowuje wypowiedzi przedstawicieli władz Federacji Rosyjskiej, w tym prezydenta Putina, dotyczące genezy i przebiegu II wojny światowej. Przedwczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa ambasadora Rosji w Polsce i przekazuje mu sprzeciw naszego kraju wobec insynuacji historycznych rosyjskiego prezydenta. Dziś oświadczenie premiera. Czy to zamyka sprawę, czy możemy się spodziewać kolejnych wypowiedzi Putina, bądź jakiejś reakcji na dzisiejsze oświadczenie polskiego premiera? Ja myślę, że starcie na tym polu będzie trwało. Trzeba pamiętać, że rok 2020 jest setnym rokiem kulminacyjnych miesięcy wojny polsko-bolszewickiej, lat 1919-1920. Jest także 80. rocznicą zbrodni katyńskiej, która przecież sama w sobie też jest symbolem znacznie szerszego wymiaru zbrodni sowieckich na obywatelach II Rzeczypospolitej. I sądzę, że my te starcie wygramy. Będziemy mieli tu sojuszników zarówno w naszych sąsiadach w regionie, od Finlandii, począwszy przez państwa bałtyckie po Rumunię. Putin zdołał obrazić i Czechów, i Bułgarów. Także odniósł się nawet do Francuzów i Brytyjczyków, wspominając o Monachium i oskarżając mocarstwa zachodnie o to, że mają na rękach krew milionów Sowietów. To jest czystym absurdem. Więc myślę, że on stoi na straconych pozycjach. Natomiast Polska w żadnym razie nie może w tej materii szukać żadnego kompromisu, bo musiałaby publicznie potwierdzać nieprawdę, na co nie będzie zgody ani elit polskich, ani polskich obywateli, ani nie ma to żadnego sensu, ani moralnego, ani politycznego. To jeszcze na koniec. Więc sądzę, że będziemy skazani na starcie, które wygramy. To jeszcze na koniec zapytam. Dzisiejsze oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego, do kogo jest skierowane? Do prezydenta Rosji, czy może też do państw na Zachodzie? To ma być taki sygnał, że będziemy reagować na kłamstwa historyczne pod naszym adresem. Myślę, że ono jest skierowane do wszystkich, zarówno do Rosji, bez żadnych złudzeń co do tego, że tam będzie wysłuchane i spowoduje korektę polityki rosyjskiej. Takich iluzji chyba w Polsce nikt nie ma. Ale jest to podjęcie rękawicy i przypomnienie światu, który o tym nie pamięta. Przecież na Zachodzie te historie są mało znane i Putin robi błąd, domagając się ich nagłośnienia, bo fakty są, jakie są, łatwo sprawdzalne i nikt nie ma co do nich wątpliwości. Więc bardzo dobrze, że oświadczenie się ukazało zarówno w języku polskim, jak i angielskim i będzie teraz pewnie materiałem rozpowszechnianym na cały świat dla przypomnienia, jak to w rzeczywistości wyglądało. A to jest początek, czy może kolejne rozdanie tego konfliktu. Jak powiedziałem, w nadchodzącym roku powinniśmy oczekiwać dalszych sporów na tle historycznym. Dla jasności podkreślmy, że one nie wynikają z historii, one wynikają z bieżącej sytuacji i bardzo słusznie pan premier podkreślił ten aktualny wymiar polityki rosyjskiej, to, że historia jest tutaj narzędziem, a nie źródłem sporu.
I bardzo dziękuję za ten komentarz. Gościem Polskiego Radia 24 był profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, ekspert do spraw międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A wypowiedź prezydenta Rosji na temat Polski jest szeroko komentowana w polskich mediach, także na naszej antenie. Tomasz Truskawa ze Stowarzyszenia Wolnego Słowa mówił dziś w rozmowie z Łukaszem Sobolewskim o powodach, dla których Władimir Putin zdecydował się na takie słowa pod adresem Polski. Myślę, że tutaj można znaleźć kilka powodów, dla których Władimir Władimirowicz sięgnął po takie określenie polskiego ambasadora i polskiej polityki przedwrześniowej. Myślę, że jednym z takich powodów to jest słabnąca pozycja Putina w samej Rosji, bo ta pozycja nie jest już taka jak kilka lat temu, o czym świadczą choćby fakty przegranych wyborów w niektórych okręgach w Rosji, o czym świadczą narastające protesty zarówno opozycji, jak i wobec represji wobec działaczy opozycji. To protesty, które osiągają swój skutek. To są problemy wewnętrzne, ekonomiczne w Rosji, to są problemy korupcyjne w Rosji, bo jeżeli korupcja dosięga nawet takich instytucji jak przedsiębiorstwa związane z rosyjską polityką kosmiczną, to jest to gigantyczny problem wizerunkowy i faktyczny dla tego państwa. Wreszcie Rosja poniosła ogromną porażkę wizerunkową w postaci afery dopingowej. Tutaj zakaz występu pod flagą Rosji na Igrzyskach Olimpijskich to jest potężna porażka. No i teraz trzeba to jakoś próbować odbudować. Co robią przywódcy rosyjscy, jak mają problemy wewnętrzne? No najczęściej szukają wroga zewnętrznego. I oczywiście no jest takim wrogiem Ameryka i jak popatrzeć na rosyjskie programy informacyjne, choć to nieprzypadkowe przejęzyczenie. Jak popatrzeć na programy informacyjne, programy publicystyczne, to ta wojna z Ameryką jest taka trochę delikatna, bo oni sobie zdają sprawę z tego, że Ameryka to jednak zbyt potężny kraj. Ale już w przypadku na przykład Ukrainy, no to co się wyprawia w radzieckich, rosyjskich studiach, to przypomina rzeczywiście radziecką propagandę antykapitalistyczną z lat nawet nie 70., a wcześniejszą. Jeżeli popatrzeć z kolei na to, co dzieje się wobec Polski, no to jest też taki gwałtowny atak. Ten atak jest tym bardziej uzasadniony tym, że Polska jak gdyby sprzeciwia się pewnej polityce, którą próbuje uprawiać Francja. Myślę, że tuż przed 75. rocznicą zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami Francja będzie próbowała jednak formalnie zgłosić zniesienie sankcji wobec Rosji, bo Francji się to opłaca z dwóch powodów. Raz, że może to trochę pomóc w zapaści gospodarczej, która Francji grozi. Mamy w tej chwili kilkunastodniowy strajk. Po drugie, Francja może wygrać na tym w pewnej rywalizacji z Niemcami, którzy mimo tych sankcji robią doskonałe interesy z Rosją. A Francuzi chcieliby pewnie na ten rynek wskoczyć. I tutaj zaatakowanie Polski może paradoksalnie przyczynić się do tego, że Francuzi jednak zgłoszą taką koncepcję, żeby odejść od tych sankcji, bo niepotrzebne nam napięcie w stosunkach między Unią Europejską a Rosją, która jest dla nas ważnym partnerem i tak dalej, to w tym kierunku narracja pójdzie. Czyli taka klasyczna, jak niektórzy mówią, wrzutka, w której specjalizują się wszyscy ci, którzy gdzieś tam przez KGB byli szkoleni, obliczona na skłócenie, na zwaśnienie sojuszników. Nie kąsamy po łydkach tego najsilniejszego wroga, którym pan wspomniał, Amerykanów, już, tak. Ale już pokłócić sojuszników, czemu nie? No to w takim razie wrócę, panie Tomaszu, do tej drugiej części mojego pierwszego pytania, czy my w tę grę powinniśmy grać, a jeśli tak, to jak, na jakich warunkach? Myślę, że musimy grać w taką grę, dlatego że pamiętajmy też i o tym, że ta wypowiedź Putina to jest
tylko jeden z elementów przywracania takiej tożsamości historycznej z czasów ZSRR w Rosji współczesnej. Po to, co jest i stawianie pomników Dzierżyńskiemu, i powrót uwielbienia dla Stalina, i tak dalej, i tak dalej. To zresztą można byłoby o tym dużo, dużo opowiadać. I jeżeli my będziemy milczeć wobec takiej retoryki, my jako państwo, ale również my jako obywatele, to niestety damy się zepchnąć do narożnika i wówczas cała taka polityka historyczna państwa polskiego zdawałaby się na nic. Musimy przeciwstawiać się takim słowom, bo to jest takie podobne fałszowanie historii jak polskie obozy koncentracyjne. I o ile wobec właśnie obarczania Polaków winą za Holokaust już państwo zaczęło skutecznie działać, o tyle tutaj, no przy tej ostatniej okazji tak nie do końca skutecznie zadziałało, bo niestety trochę późno. Tak mówił Tomasz Truskawa ze Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Do słów Władimira Putina odniósł się także politolog dr Piotr Kościński. No, tutaj są z pewnością dwa aspekty. Jeden jest wewnętrzny. Takim mitem założycielskim współczesnej Rosji nie jest bezpośrednio powstanie Związku Radzieckiego i rewolucja październikowa, która gdzieś odchodzi w cień, tylko zwycięstwo nad faszyzmem. Zwycięstwo Związku Radzieckiego, wielkie zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami. I oto jeżeli Polska, ale nie tylko Polska, bo przecież i kraje sąsiednie, zwłaszcza nadbałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, ale ostatnio także Parlament Europejski stwierdzają, że jedną z przyczyn wybuchu II wojny światowej był pakt Ribbentrop-Mołotow, a więc porozumienie niemiecko-sowieckie, to wielkie zwycięstwo, jednoznaczne zwycięstwo nad faszyzmem, zaczyna blaknąć i Putinowi potrzeba czegoś, co by wskazało Rosjanom, że jednak racja jest po ich stronie, czy też przede wszystkim po stronie władzy, po stronie Kremla, że oto jednak oni wygrali tą wojnę i nie jest prawdą, że się do niej przyczynili. Natomiast powody zewnętrzne, znów zbyt wiele się dzieje z punktu widzenia Rosji niedobrego. Stany Zjednoczone sprzeciwiają się kładzeniu rurociągu Nord Stream 2. Parlament Europejski, znów ta rezolucja w wymiarze międzynarodowym Rosji nieco szkodzi, więc trzeba zaatakować. Trzeba zaatakować, a Polska z różnych względów jest celem wygodnym dosyć. Nam nie jest łatwo się bronić, ponieważ między innymi nie mamy w sferze historii wielkiego zrozumienia w świecie. Nasza historia jest po prostu słabo znana. No właśnie, to pewnie też wykorzystuje prezydent Władimir Putin. Pytanie teraz, panie doktorze, czy grać w tę grę? Bo tak, jedni mówią przemilczeć, jak najmniejszy szum wokół tego robić, to wtedy media po 2-3 dniach stracą tym zainteresowanie i to będzie najlepszy przytyczek dla Putina. Inni z kolei mówią, nie, tak nie można, trzeba ostro kontrować, ostro mówić jak jest, jak było. No ale pytanie, jak definiować to ostro? Której taktyce pan doktor się skłania, który sposób jest lepszym z naszej perspektywy, a tym samym gorszym z perspektywy Kremla? Czy gdybyśmy mogli się spodziewać, że na tym się skończy rosyjski atak, to ja byłbym skłonny powiedzieć, dobrze, ciszej nad tą trumną, może nikt specjalnie nie zwrócił uwagi na to, co się stało, ale przecież za chwilę mamy uroczystości z okazji rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz. Te uroczystości będą oczywiście w Polsce, ale będą też w Izraelu i tam właśnie pojedzie Władimir Putin. I ja mogę sobie wyobrazić, co się okaże. Na przykład okaże się, że Polska była antysemicka, że już to się zresztą okazało, że Polacy być może wspomagali Niemców, a być może są wręcz współwinni Holokaustu. Okaże się być może też, że gdyby nie Związek Radziecki, to w ogóle byłoby jeszcze gorzej, bo żaden Żyd by pewno nie przetrwał tej wojny. Ale dzięki wyzwoleniu obozu Auschwitz
było to jednak możliwe. No więc w tej sytuacji musimy działać oczywiście bardzo rozważnie i próbować odpierać te ataki. Myślę, że no znów nasza sytuacja nie jest prosta, ponieważ 17 września i wydarzenia wokół niego, a to jest jakby dowód na to, że Związek Radziecki miał agresywne zamiary, są bardzo słabo znane na Zachodzie.